Wojciecha z głównego ołtarza, który właśnie w tym roku będzie miał 225 lat, czyli jest rok młodszy od Kościoła i od przyszłego tygodnia będziemy mogli się cieszyć jego widokiem w głównym ołtarzu na górze. Bóg zapłać za przywitanie i chcę powiedzieć, że z ojcem Krzysztofem mamy dzisiaj coś wspólnego, bo ja jestem pierwszy raz w tym sanktuarium tutaj w Cieszyncinie. Bardzo chciałem przybyć, dziękuję za zaproszenie, a ojciec Krzysztof ma swoje prymicy jako proboszcz po raz pierwszy od parafialny. Także nas to łączy. Poświęcającą ten obraz, módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław ten obraz świętego Wojciecha. Spraw, abyśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale też naśladowali, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użycz nam, Panie, za pośrednictwem świętego Wojciecha pomocy i obrony. Prosimy Cię o to. Przedstawiają cztery postacie. Chryst symboliczny,
On mówi o tej koncepcji Europy, którą przeżywamy dzisiaj, albo którą mieli zaplanowani twórcy Zjednoczonej Europy. Jedność narodów opartych na wartościach chrześcijańskich. Dlatego tam znajduje się Wojciech, odtąd Jezus Chrystus. Taką ideę mieli właśnie ojcowie i Jan Paweł II na przełomie drugiego tysiąclecia. Wprowadzili, oni nas wprowadzają i wyznaczają nam kierunek, jaki mamy żyć. Życzę każdemu z nas, abyśmy w dzisiejszym świecie mieli odwagę głosić wartości, jakie głosił święty Wojciech, jakie nam przypomniał Jan Paweł II. Budujmy nasze codzienne życie na tych wartościach. W rodzinie, w miejscu, w którym żyjemy, w miejscu, w którym pracujemy, w kraju, w którym jesteśmy. To jest dziedzictwo tych dwóch wielkich świętych. Życzę każdemu z nas siły i odwagi. Niech Wojciech nam wyprasza jej i Bóg błogosławi, Bóg zapłać. Wyznajmy naszą wiarę. Przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami, pokój Wam. Prosimy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Wszelkimi cnotami ozdobiony, módl się za nami. Mężu według swego.
męczeństwem potwierdzającym. Módl się za nami. Za słowo Chrystusa śmierć ponoszący. Módl się za nami. Patroniu opiekunie ojczyzny naszej. Módl się za nami. Patroniu uciśnionych i ubogich ludzi. Módl się za nami. Dobry pasterzu. Módl się za nami. Chwało jest ozdobą naszej ojczyzny. Módl się za nami. Wzorze duchowieństwa. Módl się za nami. Drogą do życia wiecznego. Módl się za nami. Abyśmy z grzechów powstali. Módl się za nami. Abyśmy do światłości wierzy świętej powrócili. Módl się za nami. Abyśmy otrzymali miłosierdzie za Twoją przyczyną. Módl się za nami. Abyśmy żyjąc według przykazań Bożych żywot wieczny otrzymali. Módl się za nami. Abyśmy razem z Tobą Boga chwalili. Módl się za nami. Baranku Boży, który błazi grzechy świata. Thank you.
który wygłosił do nas piękne Słowo Boże, przewodniczył tej mszy świętej. Dziękuję wszystkim księżom z dekanatu na czele z księdzem dziekanem, ojcem Pauliną, naszym współbraciom z Wrocławia. Dziękuję panu organiście ze Scholą, która ćwiczyła śpiew i taniec już od tygodnia. Ojciec Radosław był radnym generalnym, jeździł po różnych kontynentach, dlatego taniec w kościele nie jest dla niego na pewno obcy. Dziękuję także właśnie strażakom, pocztom sztandarowym, przedstawicielom władz samorządowych, powiatowych, no i wszystkim, przede wszystkim parafianom, dzięki którym mogliśmy tą uroczystość przeżywać, wszystkim gościom i życzę jeszcze pięknego dnia świętowania, a wszystkich kapłanów, braci zakonnych zapraszam na posiłek do domu parafialnego. Bóg zapłaci.